Cześć, witam Was w kolejnym filmie, w którym na tapetę weźmiemy sobie głębię kolorów, czyli temat, który każdy grafik, każdy fotograf doskonale znać powinien i powinien to mieć de facto w małym palcu, aby nie narobić sobie problemów, ale o tym nieco później. Czym jest więc głębia kolorów? Głębia kolorów opisuje dokładnie, ile jeden piksel, czy to na matrycy, czy jeden piksel na zdjęciu, czy jeden piksel wydrukowany na drukarce może mieć kolorów. I teraz zaczniemy sobie od głębi kolorów, która ma dokładnie jeden bit i jest to głębia kolorów, którą opisuje tylko jeden kanał, czyli czerń. W jednym bicie możemy zawrzeć informację 0 lub 1. W tym wypadku 0 oznacza, że koloru nie ma, czyli kolor jest czarny. W przypadku, kiedy ustawimy sobie ten nasz jeden bit na jedynkę, będzie to kolor biały. Można by powiedzieć, że jest to fotografia czarno-biała, ale absolutnie tak nie jest. To jest fotografia, czy zdjęcie, czy grafika, która składa się tylko z dwóch kolorów. Z koloru czarnego i białego. Jak możecie zobaczyć teraz na ekranie, typowa konwersja do fotografii takiej czarno-białej, składającej się z dwóch kolorów, będzie wyglądała w taki sposób. Czyli wszystko, co było jasne, stało się białe, wszystko, co było ciemne, tak mniej więcej od powiedzmy połowy tych naszych kolorów, od połowy tonów, stało się czarne. Ale istnieje też druga jakby odmiana tej fotografii czy grafiki, którą widzicie teraz na ekranie i która składa się z kropek. Kropki czarne na tle białym, które w zależności od tego, jaką mają swoją średnicę i w jakich odległościach są od siebie, tworzą złudzenie takiej już prawie, że fotografii takiej czarno-białej, takiej typowej. I jest to zastosowane zazwyczaj w druku gazet, tych powiedzmy niskobudżetowych, nie tych kolorowych, albo kiedyś, jak pamiętacie, tam jeszcze z czasów, z lat 90., kiedy wychodziły tam na przykład Dziennik Zachodni, był mniej więcej też w taki sposób drukowany, a wiele gazet też jest do teraz tak drukowanych. Dlaczego wspominam na początku o druku, o gazetach? Ponieważ na tym przykładzie doskonale widać jedną rzecz. Mamy tutaj kolory dwa, czarny i biały. Zero, nasz bit 0 oznacza kolor czarny, bit 1 ustawiony na 1 oznacza kolor biały. Dlaczego tak jest? Dlatego, że monitory mają czarne ekrany i dopiero zaczynają świecić. Dlatego kolor 0 jest kolorem czarnym. W przypadku druku, o czym musicie wiedzieć, kolor 0, czyli ten kolor, który w naszym przypadku, naszej fotografii czy obrazu na monitorze będzie kolorem czarnym, nie istnieje. Dlatego, ponieważ drukujemy na białej kartce papieru. W związku z czym w przypadku druku mamy do czynienia nie z opisem przestrzeni barwnej na trzech kolorach RGB, ale przestrzeń barwną opisujemy czterema kolorami. Cyan, magenta, yellow i black. Kolor black oznacza właśnie to, że drukarka musi zadrukować na czarno, czego nie musi robić ekran monitora. I dokładnie tak samo jest w przypadku matryc w aparatach cyfrowych. Tylko trzy kolory R, G i B. Ok, czyli temat czarno-białego zdjęcia, czarno-białej grafiki mamy już za sobą. Przejdźmy teraz do odcieni szarości, czyli czegoś, co znacie jako fotografię czarno-białą. Odcienie szarości zazwyczaj mają 8 bitów. W Photoshopie nazywa to się skala odcieni szarości, w nawiasie chyba tam jest 8 bitów, dokładnie tak to jest zapisane w menu. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda to tak, że mamy kolory, znowu ma 8 bitach, zapisujemy sobie 255 kolorów, 256 właściwie, od 0 do 256. Jeden kanał oznacza, że zaczynamy od czarnego, od 0, 255 to jest biały, wszystko pomiędzy to są różne odcienie szarości. Ale tutaj, żeby nie było tak prosto, chciałem Wam tylko przypomnieć o jednej rzeczy. W przypadku, kiedy konwertujecie zdjęcie na fotografię czarno-białą, broń Boże, nie należy używać takiej typowej konwersji, jak jest to w Photoshopie, gdzie zaznaczamy sobie 256 odcieni szarości, dziękuję, według nas to jest czarno-białe. Nie, absolutnie nie. Tego typu konwersja
polega na tym, że Photoshop poszczególne kolory R, G i B sumuje, dzieli przez 3, wyciąga z nich średnią. I w tym wypadku otrzymujemy coś w rodzaju mapę jasności, a nie faktyczną fotografię czarno-białą. Okej, to będzie zdjęcie czarno-białe w 100%, ale no nijak się to ma do takiej typowej fotografii czarno-białej. I druga bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o skalę odcieni szarości, to jest taka, że możemy sobie wziąć przecież tą naszą mapę kolorów tylko dla koloru R, tylko dla koloru B i tylko dla koloru G, czyli czerwony, niebieski i zielony. I tutaj widzicie na ekranie różnicę. Te zdjęcia, które Wam teraz prezentuję, zupełnie się różnią. To jest dokładnie to samo zdjęcie, ale poszczególne półtony dla koloru zielonego, czerwonego i niebieskiego są zupełnie różne. Dlatego, aby poprawnie zrobić sobie czarno-białe zdjęcie, musimy po pierwsze użyć programu typu Lightroom, typu Capture One, o którym w prawie każdym filmie wspominam, i użyć miksera kolorów, który określi procentowy udział danego koloru w zdjęciu czarno-białym. Jest to bardzo ważne, ponieważ wtedy te zdjęcia otrzymają właściwy charakter. W przypadku, kiedy korzystacie z typowej takiej konwersji do odcieni szarości, no to zdjęcie będzie takie nijakie, tak bez sensu. Ono nawet będzie dużo gorsze niż zdjęcie, które wasi ojcowie czy dziadkowie robili sobie aparatami typu Smena, typu Zenit z czarno-białym filmem. To będzie dużo, dużo gorsze. I teraz możemy już sobie skończyć omawiać temat czarno-białych zdjęć. Dodam tylko, że tak jak w przypadku 8-bitowych odcieni szarości, które są stosowane praktycznie jako taka mapa kolorów, możecie sobie często spotkać tutoriale, gdzie jest to wykorzystywane do wyostrzania zdjęć, ale to jest temat na zupełnie inny film. Tak, 1-bitowy kolor, o którym wspomniałem wcześniej, czyli czerń i biel, jest głównie wykorzystywana w skanerach do skanowania zazwyczaj tekstu. Czarno-białe skanery dokładnie w taki sposób działają. OK, zostawiamy już ten temat, przechodzimy do tematu ciekawszego, czyli do kolorów. Mamy tutaj dwa główne tryby, czyli 16-bitowy oraz 24-bitowy. W przypadku 16-bitowej skali kolorów jest bardzo ciekawie, ponieważ kolory, tutaj posługuję się ściągą, niebieski i zielony są opisywane tylko 5 bitami, natomiast kolor czerwony opisywany jest 6 bitami. Wynika to z faktu, że po prostu kolor czerwony ludzkie oko bardziej rozróżnia więcej odcieni tego koloru. I dlatego na przykład, kiedy miałem jeszcze Nikona D50 oraz obrabiałem sobie zdjęcia na moim pierwszym monitorze LCD, kolory zielone i niebieskie wyglądały po prostu tragicznie. To była naprawdę totalna kaszana. Tutaj akurat ten tryb koloru nie polecam nikomu do takiego stosowania, no chyba że jakimś cudem musicie. Nawet nie jestem w stanie pokazać Wam zdjęcia, które jest przekonwertowane do tego profilu kolorów, ponieważ nie było żadnych różnic u mnie, w moim przypadku, w przypadku zdjęcia, które widzieliście poprzednio, między 24-bitowym a 16-bitowym kolorem. Aczkolwiek nie było różnic dostrzegalnych, tak powiedzmy, gołym okiem przeze mnie na w miarę dobrej jakości monitorze. Również obawiałem się, że po prostu YouTube nieco te kolory Wam poprzestawia i w tym momencie no, nie będziecie widzieli takiej różnicy, jaka powinna ona być. Także tutaj przepraszam, nie będziecie mieli żadnego przykładu. Przejdziemy od razu do zdjęcia 24-bitowego, czyli pełnego kolorowego zdjęcia. I tutaj mamy 3 kolory R, G i B. Każdy jest opisywany po 8 bitów, co daje razem 256 odcieni każdego koloru. I na tym teoretycznie moglibyśmy skończyć nasz film, ale w przypadku fotografii i w przypadku aparatów cyfrowych nie ma czegoś takiego jak 24-bitowa głębia kolorów. Opisuje się to zazwyczaj jako na przykład 12 lub 14-bitową głębię kolorów. Ale czy 12 czy 14-bitowa głębia kolorów oznacza, że macie na przykład tylko 4 bity na kanał? Nie, zupełnie inaczej. Tutaj jest 12 lub 14-bitowa głębia kolorów, która jest opisywana jako
głębia kolorów dla jednego kanału, czyli macie 14-bitową głębię kolorów dla kanału R, dla kanału G i dla kanału B, czyli czerwony, zielony i niebieski. I znowu dochodzimy do pewnej takiej skrajności, gdzie głębia kolorów waszego aparatu jest dużo lepsza niż to, co potraficie sobie zaprezentować na ekranie monitora. Mamy już powoli, wchodzą monitory, które mają gamut kolorów P3, który jest nieco szerszy. Niemniej jednak nawet producenci zrezygnowali z czegoś takiego, jak było kiedyś tam w Windowsach 9.5, 9.8, że mieliśmy do wyboru 16 i 24-bitową głębię kolorów. Obecnie po prostu jest jedno ustawienie, miliony kolorów. Dziękuję użytkowniku, nie interesuj się, co jest pod maską. To będzie wyświetlało jak najlepsze kolory. Ok, a na co musicie uważać poza tymi odcieniami szarości? Gdzie może wystąpić błąd? Tutaj pokażę wam zdjęcie, które jest nieco podkolorowane przeze mnie i w tym zdjęciu znajduje się taki błąd, który ja często spotykam przy używaniu różnych programów graficznych. Mianowicie te programy zapisują zdjęcie w nieco innym profilu, w nieco innej głębi kolorów niż faktycznie ono powinno być. I dlatego właśnie tak wygląda. Tutaj zazwyczaj, jak możecie zobaczyć, pojawiają się takie schodki na niebie, czyli tam, gdzie jest taki fajny, delikatny gradient, ponieważ jakimś cudem program zapisał to zdjęcie zamiast 24-bitowej głębi kolorów, na przykład w jakiejś, nie wiem, 11-bitowej, takiej dziwnej, i tu pojawiają się tego typu schodki. Nawet nie jest to głębia kolorów 16-bitowa, co ciekawe, ponieważ nie udało mi się uzyskać takiego efektu, o czym wspominałem przed chwilą. Dlatego bardzo ważne jest to w przypadku, kiedy chcecie sobie zdiagnozować problem. Zrobiliście fajne zdjęcie, obrobiliście je tak, jak powinno być i nagle pojawiają się schodki na niebie. Zazwyczaj na niebie, zazwyczaj w przypadku gradientów. Dokładnie o tym problemie wspominałem w filmie, w którym opisywałem, dlaczego przesiadam się z Lightrooma na Capture One Pro. Ponieważ eksport między Lightroomem a Lightroomem Mobile zazwyczaj zjadał trochę tych kolorów, co po prostu mnie strasznie irytowało. Mój workflow wtedy polegał na tym, że obrabiałem sobie zdjęcie w Lightroomie Classic, eksportowałem je do Lightrooma Mobile, to się wszystko odbywało przez chmurę Adobe i nagle patrzę sobie na telefonie, chcę wrzucić zdjęcie na przykład na Instagram i jest totalna kaszana. Tak jak wspominałem, na niebie pojawiły się schody do nieba. I w tym wypadku, no niestety, jest to strasznie uciążliwe. Ale teraz już przynajmniej wiecie, jak rozwiązać, czy może jak dojść do tego, co faktycznie jest problemem. No w tym wypadku, w zależności od programu, ja osobiście polecam po prostu uruchomić ponownie komputer, jak to każdy informatyk wam powie, i spróbować jeszcze raz. Jeżeli problem będzie się powtarzał, no musicie niestety zgłosić się na odpowiednie fora, gdzie możecie znaleźć rozwiązanie tego problemu. Ja w przypadku tego przenoszenia między Lightroomem jednym a drugim no nie znalazłem żadnego sensownego rozwiązania, dlatego w moim przypadku prościej było zrezygnować, ponieważ tak szczerze mówiąc, Bóg wie, co ten program jeszcze mógł namieszać gdzieś po drodze, dlatego z niego zrezygnowałem. Ok, to tyle. Już was tutaj nie będę zanudzał. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, to wiecie, co macie robić. Mam nadzieję, że wiedza, która była zawarta w tym filmie, przyda wam się i być może uratuje wasze przynajmniej jedno zdjęcie przed totalną klapą. Trzymajcie się, cześć!